Hej, hopheadki, hopheadzi. Tu Michał z Ale Browaru. O, Michał zaspał, ale jestem ja. Wcale nie zaspałem, bo od samego rana szykowaliśmy w Ale Browarze Gdynia kran pod dzisiejsze Ale Świeże. Dobre piwo, oprócz tego, że musi być dobrze uważone, dobrze wyleżakowane, musi być dobrze zaserwowane. I w tym właśnie tkwi cała idea Drink Fresh, ponieważ bardzo mocno pochwilone piwa, żeby zachować swój świeży aromat chmielu, muszą być również dobrze przetransportowane w odpowiednich warunkach. Do tego jedziemy samochodem chłodnią, dzięki czemu piwo nie przekroczy nigdy przed zaserwowaniem temperatury 8 stopni. I dlatego powstała akcja Drink Fresh, pij świeże, żeby na tych wszystkich detalach, szczegółach tego dnia skupić się szczególnie, żeby piwo trafiło do Was w idealnych warunkach. Z Drink Fresh przejeżdżamy przez całe Trójmiasto, jesteśmy w Sopocie i z tej okazji też możemy zaanonsować nasz nowy projekt Ale Browar Sopot. Już tutaj niedługo napijecie się piwa, zjecie pyszną pizzę i będziecie się cieszyć kolejnymi akcjami Drink Fresh. To nie jest nasza pierwsza akcja Drink Fresh, to kolejne wydanie. Przy każdej edycji uczymy się czegoś nowego, poprawiamy detale. Między innymi ta relacja chodziła nam po głowie od samego początku, a dopiero teraz udaje się realizować i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia akcja Drink Fresh. Będziecie mogli obserwować na żywo, żeby mieć pewność, że te piwa docierają w 6 godzin. Piwo dostarczone, możemy lecieć dalej. To już finał tego pracowitego dnia. Dostarczyliśmy piwo do kilkunastu lokali w Trójmieście i właśnie teraz możecie się nim cieszyć. Kiedy będziecie oglądać ten film, mam nadzieję, że już będziecie po spróbowaniu naszego nowego piwa, więc podzielcie się wrażeniami w komentarzach, a także dajcie znać, jakie kolejne dwa chmiele widzielibyście w kolejnych odsłonach tego piwa, bo to piwo jest serią otwartą, będą powstawały kolejne edycje tego piwa. A teraz co? Ja wracam po tym ciężkim dniu, cieszę się piwem, a Wy bądźcie spragnieni. Subskrybujcie ten kanał, bo będzie naprawdę grubo.